Cześć, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję kolejnego smartbandu od MediaTek'a. Tym razem będzie to model MT863 Smartband Geneva. Tak się nazywa to urządzenie. Można je kupić w rozsądnej cenie, a ma bardzo fajne cechy i funkcje, o których Wam dzisiaj troszeczkę powiem. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Bardzo fajny model. Chyba jeszcze bardziej przypadł mi do gustu niż model 862. Tutaj mamy model MT863, który się nazywa Active Band Geneva. Mamy wyświetlacz o przekątnej 1,3 cala i mnóstwo ciekawych funkcji. Odporność na zachlapanie IP67, czyli na niewielkie ilości wody lub niewielkie jakieś zanurzenie. Ten smartband jest odporny. Oczywiście nie można z tym przesadzać i mamy tutaj wszelkie takie standardowe funkcje dla takich właśnie urządzeń, o których powiem za chwilkę troszkę więcej. Mamy Bluetooth w wersji 4.2, aplikację DAFIT, tak samo jak w wersji 8.6.2, więc fajnie, że MediaTek w końcu zaczął korzystać z innej aplikacji, a nie tak, że do każdego smartbandu mieliśmy zupełnie inną aplikację. Część z tych aplikacji była naprawdę fatalna. Tutaj ta aplikacja jest całkiem przyzwoita. No i tutaj jeszcze jest fajnego, to dość długa praca na baterii, bo do 7 dni, średnio tak jak więcej używamy intensywniej, to jest około 5 dni. Mamy instrukcję, która nam tutaj krok po kroku wszystko pokazuje. Mamy też ładowarkę USB, już Wam pokazuję ten zegarek, jak wygląda od spodu. Mamy oczywiście tutaj wbudowane te wszystkie czujniki oraz mamy dwa styki, gdzie po prostu sobie w ten sposób to kładziemy i to nam się wtedy ładuje. Teraz bardzo ciekawa rzecz. Zobaczcie, mamy tutaj miękki pasek. Cóż to jest? To jest pasek metalowy, moi drodzy. Metalowy. Tutaj jako spinka mamy po prostu magnes i używamy tego w ten sposób, że zakładamy, sobie to ściągamy magnetycznie, jak już pasuje, to po prostu cyk i to się na magnes przykleja i jest zamocowane. No i możemy sobie bardzo dobrze dopasować. To jest plus tego paska. Minus jest taki, że możemy się tutaj troszkę przyciąć. Wiadomo, o co chodzi. No i generalnie jeśli chodzi o sam smartband, to ma dość duży wyświetlacz. A to jest po prostu tutaj taki kształt specjalnie, żeby ten smartband bardziej przypominał zegarek, a nie taki podłużny, wąski smartband, jak to najczęściej właśnie bywa. Mamy dobrej jakości wyświetlacz, mamy tylko jeden przycisk, którym robimy wszystko. Główny ekran, jak przytrzymamy, mamy wskaźnik baterii i tutaj dane o tym urządzeniu. Możemy też tutaj power off, reset i wykasować. Za chwilkę Wam też pokażę oczywiście aplikację. Następnie mamy takie trzy wskaźniki: kalorie, ilość kroków i przebyty dystans. Kolejna rzecz: pomiar pulsu. Po prostu wystarczy przejść na to i nic nie robić, to się samo uruchamia. Tak samo będzie z pomiarem ciśnienia krwi, więc czekamy chwilę, no tam między pół minuty a minutę, jakoś tak mniej więcej. No i mamy aktualny nasz puls. Następnie też czekamy, wznawia się i będziemy mieli pomiar ciśnienia krwi. Następnie mamy poziom natlenienia krwi, też ten pomiar wskakuje automatycznie. Jak pewnie zauważyliście, wszystkie te ekrany to jest taki gradient kolorów. Bardzo fajne, kolorowe. Moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. Przechodzimy dalej i mamy tutaj różne rodzaje treningów, gdzie możemy sobie wybrać właśnie rodzaj aktywności. I jak sobie wybierzemy, to odpala nam się stoper z pomiarem tutaj tętna, z ilością kroków i ze spalonymi kaloriami. Więc też fajna rzecz. Możemy to sobie zakończyć, przerwać, robimy back. Następnie mamy monitor aktywności snu, dostęp do powiadomień, a z czego powiadomienia to sobie wybieramy w aplikacji. Następnie mamy też obsługę playera, mamy możliwość użycia tego smartbandu jako zdalnego spustu migawki od naszego telefonu. W opcjach mamy co? Stoper, reset, wyłączenie, jasność. I mamy jeszcze kod QR do zeskanowania. To by było na tyle. No i teraz wezmę sobie telefon. Palimy aplikację DAFIT. Weźcie sobie pod uwagę, że jakbyście cały czas mieli sparowane z telefonem, to i telefon Wam się szybciej będzie rozładowywać i też zegarek będzie szybciej tracił energię, ponieważ będzie ta łączność Bluetooth cały czas nawiązana. Dobra, łączymy, czekamy. Możemy sobie wybrać trzy wyglądy tej tarczy głównej. Dobra, tu mi się połączyło, jest ładna ikona. Zobaczmy sobie ten wygląd podstawowy. Teraz przełączam się na drugi taki wygląd.
który też wygląda fajnie. I trzeci to jest taka tarcza analogowa, gdzie jeszcze tym gradientem jest zaznaczony poziom naszych aktywności. Już muszę to jeszcze przeskoczyć. O, zobaczcie. Tutaj za dużo nie zrobiłem, więc to nie wygląda tak jak na obrazku, ale jeśli byście ten target tutaj cały zrobili, to będziecie mieli taką kolorową tarczę dookoła, więc też fajna rzecz. No, osobiście mi się ten pierwszy tutaj najbardziej podoba, chociaż przy tym drugim mamy jeszcze wskaźnik baterii, a tutaj musimy sobie w to wejść po prostu. Tu mamy wskaźnik baterii, mamy datę, mamy dzień tygodnia i znacznik Bluetooth, a na tym za to mamy te spalone kalorie i ilość kroków. Więc kto tam co sobie upatrzy, to sobie ustawi. Fajnie, że mamy takie opcje powiadomienia. Właśnie tutaj sobie wybieramy, co ma nas powiadamiać wibracją. Na przykład dostaniemy na Instagram jakiś komentarz, można dodać inne aplikacje. Na przykład telefon nam dzwoni, ale mamy wyciszony, bo nie chcemy budzić dziecka, ale opaska nam będzie wibrować, będziemy wiedzieć, że ktoś próbuje się do nas dodzwonić. Mamy alarmy, czyli możemy sobie ustawić jakieś przypomnienie albo budzenie, nawet poprzez wibrację również. Aparat, czyli to, o czym mówiłem, że możemy użyć tutaj naszego smartbandu jako spustu migawki, 3, 2, 1 odliczanie i zdjęcie gotowe. Tak więc funkcja, która się może przydać. Mamy opcję znać urządzenie, wtedy opaska wibruje. Mamy różne przypomnienia, też włączenie, wyłączenie funkcji ruchu nadgarstka, że to nam się podświetla, ale to jest bardzo dobra funkcja, więc radzę to zostawić. Co tam jeszcze mamy ciekawego? Aktualizacja oprogramowania, tutaj mamy nasz profil i oczywiście te wszystkie statystyki. Czy na przykład wchodzimy sobie w kroki, mamy pokazane wyniki niedziela, poniedziałek, wtorek. Samo monitor snu, ostatnie pomiary ciśnienia i informacje. Dokładnie wszystko tak samo jest w tej aplikacji jak w przypadku poprzedniego smartbandu. I bieganie na świeżym powietrzu, czyli te właśnie aktywności z naszego zegarka. Tak więc aplikacja fajna, powiem Wam, że całkiem ją lubię. Jeśli wszystkie smartbandy Mediatecha by z niej korzystały, to bym się cieszył. No dobrze, i co tutaj wyróżnia to urządzenie? Przede wszystkim odróżnia je od takich zwykłych smartbandów format, czyli nie mamy tego w postaci takiej podłużnej opaski, a bardziej coś, co przypomina zegarek. Bardzo dobry wyświetlacz, rewelacyjna jakość kolorów i ciekawa bransoleta. Do tego mnóstwo ciekawych, przydatnych funkcji i dość dobre oprogramowanie. Czynią z tego produktu funkcjonalny, dobry smartband w rozsądnej cenie. I tym optymistycznym akcentem na dzisiaj będę kończył recenzję. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Będę Wam za to wdzięczny. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć!